Cześć, z tej strony Ania, zapraszam Cię na kolejny filmik. Będzie to filmik z zakupami. Troszeczkę odbiegniemy od tematu Rossmana, choć ten jeszcze troszeczkę pewnie na moim kanale przebijać się będzie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać zakupy pielęgnacyjne, więc nie będę już przedłużać i zaczynajmy. Zacznijmy może od gorącej nowości, którą wypuściła marka Shideer. Jeśli nie znacie marki Shideer, jest to marka, która ma naturalne kosmetyki, która pochodzi z Polski i która bardzo prężnie się rozwija. Stacjonarnie znajdziecie ją naprawdę w kilkunastu już drogeriach. Chyba taka najbardziej znana to Pigment w Krakowie, więc online też występuje. I ta nowość, którą mam okazję przetestować, to jest płyn micelarny do każdego typu skóry. Jest to płyn micelarny, który w swoim składzie zawiera 99,3% naturalnych i certyfikowanych składników. Jest to, tak jak Wam powiedziałam, preparat, kosmetyk, który sprawdzi się do każdego rodzaju skóry. On zawiera w swoim składzie ekstrakt aloesu, allantoinę. Jest również przeznaczony dla wegan, wegetarian. Można używać go jako element codziennej pielęgnacji. Mamy tutaj aż 200 ml produktu z pompeczką i uwaga, jest to szklane opakowanie. Pierwszy raz spotykam się z płynem micelarnym w szklanym opakowaniu. Bardzo pro, bardzo mnie to cieszy, ponieważ znowu oszczędzamy i plastik i nie produkujemy go w takich zastraszających ilościach. Bardzo, bardzo mi się podoba. Użyłam go już kilka razy. I tak, pompka jest super, dozuje bardzo fajną ilość produktu. Sam płyn micelarny bardzo ładnie pachnie i bardzo fajnie zmywa makijaż. Radzi sobie zarówno z makijażem oczu, jak i zmywam nim taką wierzchnią warstwę makijażu twarzy. Przepięknie pachnie, nie potrafię Wam powiedzieć za bardzo czym, nie umiem tego zapachu zidentyfikować, ale pachnie bardzo ładnie, delikatnie i nie podrażnia okolicy wokół oczu, no bo z tym mam, jak wiecie, takie większe, mniejsze problemy. Więc jeśli jesteście ciekawi, jesteście zainteresowani, lubicie naturalne kosmetyki, wspieracie polskie marki i cenicie kosmetyki za skład, to bardzo serdecznie Wam polecam ten płyn micelarny. Jako że Shideer bardzo mnie zaintrygowało, to postanowiłam, że wypróbuję sobie więcej ich kosmetyków. Na stronie Shideer w sklepie macie możliwość zakupienia osobnych kosmetyków, które, nie oszukujmy się, są w dość wysokich cenach, bo na przykład krem kosztuje 100 zł, ale jeśli chcecie przetestować krem przed kupnem pełnowymiarowego opakowania, to dostępne są zestawy. Dostępne są bodajże dwa zestawy, jeden do skóry suchej i normalnej, a drugi do tłustej. I w skład tych zestawów wchodzi 7 miniaturek produktu, które możecie sobie przetestować, jeśli Wam się sprawdzą, jeśli Wam się spodobają. Potem bez problemu możecie kupić pełnowymiarowe opakowanie. Tak wygląda to pudełeczko, ten kartonik, w którym przychodzą do nas próbeczki. Za taki zestaw 7 próbek płacimy około 24 zł. 23 z groszami. Ja sobie zdecydowałam na ten zestaw próbek do sery suchej i normalnej i w skład tych próbeczek wchodzi peeling enzymatyczny 7 ml. To jest takie fajne, to jest bardzo fajnie skomponowany zestaw do takiej wieczornej pielęgnacji, żebyście sobie mogły użyć wszystkiego jakby w jednym etapie pielęgnacji. Podczas jednego rytuału, żebyście mogły zobaczyć, co się z czym łączy, co Wam bardziej pasuje, co troszeczkę mniej. Mam tutaj też lekką emulsję 2-w-1 do mycia twarzy, więc najpierw zmywamy twarz i oczy tonikiem, a potem lecimy tą emulsją. Mam tonik nawilżający, mam tutaj również eliksir do twarzy, ciała i włosów, a także kremiki, kremy maska anti-aging, krem do skóry okolicy oczu i naturalny krem do skóry suchej i odwodnionej, więc jak widzicie, mamy tutaj taki kompleksowy zestaw do pielęgnacji, wydaje mi się, bardziej wieczornej. Ja sobie na pewno przetestuję te produkty. Jeśli któryś mnie zachwyci, to na pewno sobie coś zamówię. Ja Was też bardzo serdecznie zachęcam do właśnie takiej formy testowania kosmetyków. Jeśli nie jesteście pewni, próbeczki takie 7 ml, jak oferuje Shideer, naprawdę dadzą nam ogląd sytuacji. Wystarczą na kilka użyć i będziemy potem mogły wybrać kosmetyk, który naprawdę nam pasuje. Kolejna paczka to paczka, którą zamówiłam sobie w drogerii Pigment.
i miałam dobrego duszka, który mi trochę pomógł z kompletowaniem tych produktów, bo jak wiecie, marka, o której będę mówić, jest wiecznie niedostępna we wszystkich drogeriach. Mowa tutaj o The Ordinary. Mam tutaj naprawdę same perełki z tej marki. Na początek zdecydowałam się na 5 sztuk i uważam, że to są takie bestsellery, które każda z Was, jeśli interesuje się pielęgnacją i obiło jej się o uszy The Ordinary, powinna znać. Jak wiecie, The Ordinary pochodzi z Kanady. Mają bardzo fajne kosmetyki, jeśli chodzi o składy, jeśli chodzi o działanie. Najbardziej popularny, tak jak wspomniałam, jest na pewno peeling, ten krwawy, czerwony, z kwasami BHA i EHA oraz tonik. Nie mogło zabraknąć tych produktów i u mnie. Więc tak, pierwszy produkt to jest tonik. Jest to tonik peelingujący z kwasem glikolowym. Mamy tutaj 240 ml produktu i on wygląda tak. Na początku tutaj nie ma tej zakręteczki, tylko jest taka zwykła zakrętka, trzeba sobie przekręcić z tym dzióbkiem. Jest to bardzo wygodna forma aplikacji, bo też już go użyłam dwa razy. To się odkręca, nakładamy na płatek, wszystko jest super. To jest konsystencja, która nie jest taka bardzo wodnista, jest to taki, nie mogę powiedzieć, że żel, ale zdecydowanie nie jest to płynne. Jeśli nałożycie na wacik, on się tam Wam bardzo powoli wchłonie i jedziemy po twarzy. Pierwszym razem, jeśli go użyłam, miałam lekko zaczerwienioną twarz, ale żadnych innych skutków ubocznych nie widzę. Tak jak Wam wspomniałam, mam te produkty od kilku dni, zastosowałam go dwa razy i jak na razie nie widzę efektów, bo nie mam jak, ale sam sposób aplikacji, zapach i to, jak potem skóra reaguje, jak najbardziej jest na tak. Nie wiem, czy w ogóle to zobaczycie, ale jak Wam tutaj polecę, to mam takie kuleczki osadzone i one właśnie idą bardzo powoli do góry, co oznacza, że to nie jest woda, to jest taka, to jest taki glutek, taki żelik, taki bardzo rzadki żel. Kolejny produkt, który właśnie jest mega popularny i jest wszędzie wykupiony, to jest ten krwawy peeling, czyli 30% kwasów AHA i 2% kwasów BHA. Jeśli wiecie, to jest peeling, z którym należy uważać i na początek stosować go bardzo ostrożnie, ale efekty, jakie daje, są podobno spektakularne. Ja go jeszcze nie używałam, mam ochotę go i zamiar użyć w dziś albo jutro. I na pewno dam Wam znać na Instagramie. Ten produkt na samym początku należy stosować. Najpierw sobie należy zrobić próbę na skórze. Już to zrobiłam, jest ok, ale stosowanie należy zacząć od 4 minut z zegarkiem w ręku, żeby po prostu sobie też nie zrobić krzywdy. A maksymalny czas, na jaki możemy pozostawić ten peeling na twarzy, to 10 minut i nie przekraczajmy tego czasu, bo potem mogą się stać różne inne rzeczy, ale to, jak pozytywne opinie słyszałam o tym produkcie, skusiło mnie, że nie mogło zabraknąć w mojej kosmetyczce. Tak jak mówiłam, on jest wszędzie wykupiony, więc troszeczkę czasu mi to zajęło, ale cieszę się, że go mam. Mam tutaj jeszcze kwas hialuronowy z witaminą B5. To jest taki fajny nawilżacz, ale też jest taki w formie takiego żelu. Jeszcze tego produktu nie używałam. Bardzo podobają mi się opakowania tych produktów. One wyglądają troszeczkę jak apteczne, ale jak wspomniałam, składy są super, a ceny też nie są bardzo wygórowane. No i dwa ostatnie produkty. To mamy retinol w skwalanie. Mam tutaj aż 1% retinolu, więc na pogodę i słońce, które mnie teraz tutaj prześwietla, to jest duże stężenie i oczywiście pamiętajcie, że po używaniu retinolu konieczna jest ochrona przeciwsłoneczna, bardzo wysoka, jeśli właśnie stosujecie retinol w lecie. Ja mam jeszcze z Basic Lab 0,5% retinolu, więc zacznę sobie od tamtego i potem dobiję sobie tym, ale też chciałam go u siebie mieć. I ostatnim produktem jest witamina C23% z kwasem, z 2% kwasem hialuronowym. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. On ma rozjaśniać, uszczelniać, poprawiać koloryt skóry, też go będę używać. I to jest jedyny produkt, który jest w formie tej tubeczki. Podobno ta tubeczka jest nie za szczęśliwa, ale zobaczymy, jak sprawdzi się u mnie. Ja bardzo lubię w ogóle wszystkie kosmetyki, które są z pipetą. Dobra, chciałabym Wam jeszcze pokazać jedną paczuchę, której dostałam od Nova Clear. To mam oczyszczającą biankę do twarzy.
aknę. W składzie tej pianki jest olejek z drzewa herbacianego Aloes. Jest to super opcja, bo jak widzicie, ma dołączony tutaj taką szczoteczkę silikonową. Więc od razu możemy jechać i oczyścić sobie twarz. Jeszcze nie próbowałam, ale również pewnie na Instagramie najszybciej dowiecie się, jak sprawdziła mi się ta pianka. I słuchajcie, coś co uwielbiam, już Wam pewnie, jeśli mnie obserwujecie, to już wiecie o tym, że Mami Soap to jest taka manufaktura, polska firma, malutka, ale takie firmy właśnie należy wspierać, która tworzy przepiękne... Jest to mała firma, która tworzy kule do kąpieli, mydła naturalne, ale także olejki i różne balsamy do ciała. I ja, jak wiecie, zakochałam się w olejku pomarańczowym, który używam po kąpieli. No ale tutaj mam kolejne rzeczy. Mam tutaj mydło naturalne. Tak to w ogóle wygląda przepięknie. Mydło naturalne, cytrusowy migdał. Ja teraz używam, bo do zamówienia, które sobie kupiłam, ostatnio dostałam próbeczkę mydełka Czeko pomarańcza. I bardzo fajne jest, tylko ono jest strasznie... no mocne. Po tym mydełku macie po prostu skórę taką trzeszczącą, a tutaj mam Czeko migdał i po prostu to, jak to pachnie, to już pachniało, jak jeszcze było zamknięte, kiedy odbierałam to z paczkomatu. A druga rzecz, to mam tutaj kulę do kąpieli. Ja uwielbiam kąpiele, codziennie wanna, po prostu wanna też w mieszkaniu to był must have. I tutaj mam tu kulę nagietek, która ma działanie nawilżające, relaksujące i doskonale odżywiające skórę. Więc będzie niedługo, wyląduje niedługo w wannie. I słuchajcie, to wszystkie nowości kosmetyczne, które chciałabym Wam pokazać w tym filmiku. Oprócz tej kolorówki, która przewija się w związku z promocją w Rossmanie. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was czymś. Dajcie mi znać, czy używacie marki The Ordinary, bo o niej już jest tak głośno, już słychać o niej kilka lat, a ja dopiero teraz będę testować swoje pierwsze produkty. I dajcie mi znać też, jak tam Shydeer, czy skusicie się na ten płyn micelarny, a może właśnie na ten zestaw próbeczek na dobry początek. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam Was na mojego Instagrama, bloga, no i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!